Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco ponownie. Zaczynamy w takim razie serię filmików na temat życia w Anglii. Jako że ja tutaj jestem, będę pewnie przekazywała Wam informacje dotyczące mnie samej, czyli moich własnych doświadczeń, a także doświadczeń, o których przeczytałam, o których usłyszałam od znajomych. Także z pewnością będą to wiadomości, które przydadzą się chociaż kilku osobom. Moi drodzy, jako że chciałabym, żeby moje filmiki od Z do A życie WK przydały się Wam, zanim jeszcze przyjedziecie do Anglii, chciałabym zacząć od rzeczy najważniejszej, od mieszkania w Anglii. Najlepiej byłoby, gdybyście mieli po prostu do kogo przyjechać tutaj, mieli coś zaklepane, zanim przylecicie czy przyjedziecie do Anglii. Ponieważ jechać w ciemno, nie mając mieszkania, to jest wielki błąd. Oczywiście, jeżeli przyjedziecie i będziecie mieć na tyle szczęścia, że natychmiast gdzieś znajdziecie mieszkanie, bo ogłoszenie będzie, powiedzmy, przy najbliższej okazji na sklepie, w witrynie sklepowej, czy gdzieś na polskim kościele, ale tak chodzenie z walizkami po mieście nie jest chyba zbyt przyjemne, dlatego warto by było w pewnym sensie zabukować sobie, czy też zaklepać sobie miejsce, w którym się zatrzymacie. Myślę, że mieszkanie w Anglii to jest priorytet, który po prostu trzeba spełnić dla siebie, dla własnej, po prostu dla własnego spokoju. Wiadomo przecież, jeżeli będziecie szukać pracy, prawda, nie będziecie chodzić z tymi walizkami jednocześnie i powiedzmy po pubach, czy restauracjach, czy gdziekolwiek, tam gdzie chcecie znaleźć pracę i szukać pracy, nie mając mieszkania, nie mając lokum. Czasami zdarza się tak, że można znaleźć mieszkanie wraz z pracą, bo są też ogłoszenia, tylko trzeba je po prostu uważnie śledzić i dokładnie sprawdzić, gdzie poszukują na przykład kelnerki, czy też osoby do kuchni, do pomocy, która będzie jednocześnie mieszkała, powiedzmy, nad pubem, czy też nad restauracją i pracowała dla tego szefa, który jest na przykład na dole, prawda? Ale to jest naprawdę, zdarza się coś takiego, no trzeba mieć po prostu szczęście. Jeżeli odpowiadają Wam takie warunki, to powodzenia. Ja znam przypadek, gdzie ktoś, kto mieszkał nad coffee shopem, również pracował na dole, więc wiadomo, ktoś, kto zarządza tym coffee shopem rano, potrafił przyjść o godzinie 5, zapukać, powiedzieć: schodź na dół, potrzebujemy Ciebie, bo za chwilę otwieramy coffee shop i zejdą się ludzie na śniadanie, więc pobudka 5 rano, wiadomo. Zresztą pracując w takich miejscach jak coffee shop, czyli to jest coś w rodzaju takiego baru szybkiej obsługi, gdzie ludzie stołują się i śniadania, czy też obiady nie są aż tak strasznie drogie, dlatego otwierane są bardzo wcześnie rano, żeby móc spełnić warunki, jeżeli chodzi o śniadanie, śniadanie, obiad dla tych osób, które na przykład pracują w okolicy i przychodzą, prawda, tam, żeby się posilić. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to oczywiście wiadomo, że nie trzeba mieć zaklepanego z góry tego mieszkania, ale warto mieć jakby takie rozeznanie co do takich krótkoterminowych, na przykład w miarę tanich możliwości noclegu. Można na przykład znaleźć informacje na ten temat w internecie. Można również poprosić kogoś znajomego, kogo macie tutaj w Anglii, żeby poszukał Wam kilku ogłoszeń, może nawet podzwonił po tych osobach i dowiedział się, jakie są dokładnie warunki zamieszkania i jaki jest wymagany minimum okres mieszkania, ponieważ często ktoś, kto przyjeżdża tutaj na przykład na kilka miesięcy, nie chce na długo wynajmować mieszkania,
I chyba łatwiej jest znaleźć mieszkanie na dłużej niż na krócej. Wiem coś o tym, ponieważ sama wynajmowałam też pokoje, nadal wynajmuję u siebie w domu i często bywa tak, że ja w swoim ogłoszeniu, które podaję gdzieś na internecie, zawsze podkreślam, że minimum 6 miesięcy mieszkania, czy też minimum 3 miesiące. Dlatego, że ja nie lubię, jak się u mnie ludzie co kilka tygodni zmieniają, bo to jednak jest nieprzyjemne. Wolę mieszkać z kimś dłużej, oczywiście, jeżeli ta osoba mi odpowiada, aniżeli na przykład co kilka tygodni zmieniać osoby, to w ogóle jest takie niewygodne i ciężko się człowiek po prostu przestawia za chwilę na inną osobę. Wiadomo, że łatwiej jest znaleźć mieszkanie w większych miastach w Anglii, no ale w tych małych miasteczkach też nie jest tak najgorzej, zwłaszcza, że pokoje czy też mieszkania w tych miasteczkach mniejszych są zawsze tańsze. Wiadomo, że ciężko też jest znaleźć lokum o wysokim standardzie, także wiadomo, że takie mieszkanie będzie od razu droższe. I osoba, która je wynajmuje, czy też pokój, będzie po prostu sobie wyłała więcej pieniążków niż za takie zwykłe, nieumeblowane, czy też umeblowane tak podstawowo lokum. Bardzo pracochłonne jest szukanie mieszkania w Anglii, ale polecam Wam różnego rodzaju stronki. Postaram się też te stronki podać pod filmikiem, żebyście mogli sobie zerknąć. Często ludzie proszą o opowiedzenie coś na swój temat, ponieważ wiadomo, że lepiej jest mieszkać z osobą, o której się coś wie, niż z osobą, która jest całkowicie incognito. Trzeba mieć przy sobie dokumenty typu swoje dowody tożsamości, ponieważ przy podpisaniu umowy takie oto dowody będą bardzo istotne. To jest w pewnym sensie zabezpieczenie dla waszego przyszłego landlorda, czyli osoby, która jest odpowiedzialna za to mieszkanie, czy też jest właścicielem domu, czy też mieszkania. Co jest jeszcze ważne, często potrzebują też wynajmujący pokój czy mieszkanie referencje z poprzednich mieszkań. Jeżeli takowych nie posiadacie, to możecie przywieźć referencje z Polski, oczywiście przetłumaczone na język angielski, od waszego poprzedniego pracodawcy. Takie referencje są naprawdę też mile widziane. Dobrym sposobem również na szukanie mieszkania jest po prostu chodzić po sklepach polskich, nie tylko polskich, również tych sklepach, w których są polskie produkty, ponieważ na witrynach jest mnóstwo ogłoszeń na temat pokoju do wynajęcia, na temat wynajęcia miejsca w pokoju, czy też nawet mieszkanie, jeżeli Was na nie stać. W polskich kościołach także są ogłoszenia, a także gazety. Polskich gazet jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Jedne się otwierają, inne się zamykają. Więc polskie gazety są tutaj dostępne praktycznie w każdym sklepie, nie tylko polskim. Więc można spokojnie sobie wziąć kilka egzemplarzy różnych gazet i przewertować je dokładnie. I co jest ważne, żeby po prostu podzwonić, posprawdzać, pochodzić, pooglądać i wybrać coś, co Wam odpowiada. Przygotujcie się na to, że oprócz tego, że musicie zapłacić na przykład za miesiąc góry, musicie również zapłacić depozyt. Depozyt to jest zabezpieczenie dla osoby, która wynajmuje Wam to mieszkanie, dlatego że jeżeli później Wy się wyprowadzicie, to ten depozyt jest Wam oczywiście zwracany. I też pamiętajcie, że na umowie jest napisane dokładnie i też to dokładnie czytajcie, że często landlord zwraca Wam depozyt po okresie miesiąca czy też dwóch miesięcy po wyprowadzce.
To jest zabezpieczenie właśnie, gdybyście na przykład, nie wiem, no, wywinęli jakiś numer osobie, od której wynajmujecie to mieszkanie. No ja oczywiście nie mówię, że to się zdarza nagminnie, ale niestety zdarzają się przypadki, gdzie ludzie po prostu wynajmujący mieszkanie mają kogoś, na przykład, kto wynajmuje od nich pokój, a po kilku miesiącach okazuje się, że ta osoba nagle zwinęła swoje graty i uciekła sobie, prawda? Ale jest ten depozyt, depozytu nie przemieszkała, czyli mamy zabezpieczenie, jeżeli oczywiście wynajmujemy pokój my, to mamy zabezpieczenie w tym depozycie. I nie jesteśmy do tyłu z pieniążkami. To akurat tyczy się tych osób, które wynajmują mieszkania czy pokój. Co jeszcze ważne jest, żeby dokładnie sprawdzić wszystko, jak się wprowadzacie do pokoju. Czy nie ma żadnego grzyba, czy piecyk gazowy działa, bo tutaj większość mieszkań jest właśnie z piecykami gazowymi. Ogrzewanie właśnie jest gazowe. Trzeba z właścicielem ustalić wszystkie szczegóły. Sprawdzić najlepiej dokładnie wszystko po kolei, jeżeli wynajmujecie pokój, to porobić zdjęcia, zanim się tam wprowadzicie, ponieważ żebyście przypadkiem później nie byli oskarżeni o zrobienie jakiejś dziury w ścianie, czy o jakiekolwiek zniszczenia, dlatego warto właśnie porobić zdjęcia, żeby mieć ten dowód. Często opłaty dodatkowe nie są wliczone w czynsz, także musicie być też również przygotowani na to, żebyście płacili za prąd, za gaz, za wodę, za council tax, czy też za abonament radiowo-telewizyjny, jeżeli posiadacie telewizor. Oczywiście ja nie będę Wam podawała tutaj kwot, ponieważ kwoty są bardzo różne i oczywiście są zmienne w zależności od zużycia i wielkości danego mieszkania. Czasem, jeżeli wynajmujecie mieszkanie, to warto się zdecydować na specjalistyczną agencję, która pomaga w takich czynnościach, ale to oczywiście już kosztuje. Jeżeli Was na to stać, to możecie szukać mieszkanka przez agencję. Agencja oczywiście również pobiera opłaty i oczywiście nie musicie się przejmować, że coś będzie niedopowiedziane, ale również umowy trzeba bardzo dokładnie czytać, bo często są jakieś kruczki napisane małym druczkiem, które naprawdę mogą Was wprowadzić w błąd, czy też wyprowadzić na manowce. Także uważnie czytajcie każdą umowę, nawet czasem warto poprosić o jeden dzień dodatkowy, żeby móc sobie tę umowę skserować i przeczytać dokładnie w domu, na spokojnie. Jeżeli nie znacie zbyt dobrze języka angielskiego, to lepiej poprosić kogoś o pomoc, kogoś, kto zna angielski, kto Wam po prostu tę umowę dokładnie wyjaśni i przetłumaczy. Ale to oczywiście informacja, jeżeli chodzi o agencję, dla tych osób, które dłużej zostają na wyspach, które zamierzają tutaj się osiedlić na dłuższy okres. Konto bankowe w Anglii. To kolejna ważna decyzja, jaką musicie podjąć. Jest to również priorytet, ponieważ jeżeli szukacie pracy w Wielkiej Brytanii, to musicie posiadać konto bankowe, ponieważ Wasz pracodawca będzie od Was tego wymagał. Wiadomo, pieniążki przelewane na konto w banku, chyba to jest najprostsza droga, żeby dostawać wypłatę. Najpopularniejszymi bankami w Anglii, w których jednocześnie bardzo łatwo założyć konto i oczywiście są to banki bardzo otwarte dla wszystkich Polaków, dlatego że pracują również tam Polacy. Właściwie w każdym banku można znaleźć Polkę czy Polaka, który służy pomocą i z którym się na pewno dogadacie bez problemów, jeżeli nie znacie języka angielskiego. Są to banki Halifax, NatWest, HSBC, Lloyds TSB,
Nationwide, Royal Bank of Scotland, co jeszcze, Santander, czyli oferty są naprawdę różne, różnice w każdym z tych banków. I co łatwo zrobić i najprościej, żeby dowiedzieć się, co każdy z tych banków ma Wam do zaoferowania, jakie warunki musicie spełniać, by założyć konto, to jest to, żeby z każdego tego banku, że tak powiem, wziąć sobie jedną ulotkę, leaflet tak zwany, i poczytać na spokojnie w domu, albo poprosić nawet kogoś z Waszych znajomych, kto zna w miarę język angielski, żeby mógł z Wami przestudiować te wszystkie ulotki i zadecydować, w jakim banku warto założyć konto. I zapomniałam chyba jeszcze o Barclaysie, tak. Jak długo trwa założenie konta w banku? Mniej więcej trzeba liczyć tak 45 minut, no do godziny maksymalnie. Dokumenty, jakie są potrzebne przy założeniu konta w banku? Wiadomo, trzeba mieć ze sobą dowód tożsamości, najlepiej dwa. Mogą to być prawo jazdy, może to być dowód osobisty, może to być paszport. Oczywiście właściwie musi być paszport lub dowód osobisty. To są bardzo ważne dokumenty, które kserowane są w tym banku i oni muszą mieć wszystkie Wasze dane w komputerze. Jeżeli w Anglii posiadacie dostęp do internetu, przydałoby się wybrać oczywiście bank, w którym jest możliwość możliwości dostępu do konta bankowego przez internet. A zresztą większość banków, jak nie wszystkie w tej chwili, dokładnie się nie orientuję, ale wydaje mi się, że chyba większość banków ma możliwość dostępu do swojego konta bankowego poprzez internet. Niektóre banki również oferują takie usługi SMS-owe, gdzie przychodzi Wam na przykład nie tyle co Wasz wyciąg z konta, ale Wasze dane na przykład co tydzień o Waszym koncie. Musicie pamiętać, że w związku z tym, że przepisy w tej chwili są zaostrzone bardzo w związku z atakami terrorystycznymi i tak dalej, właściwie nie można założyć konta bankowego na odległość, czyli jak jesteście w Polsce, to nie możecie założyć konta bankowego nie będąc tutaj na miejscu. Dlatego jest to pewne utrudnienie. Musicie po prostu osobiście przyjść do banku i założyć sobie to konto. W związku z tym oczywiście utrudnione jest również zakładanie kont przez studentów, czy też pracowników, którzy pochodzą z zagranicy. O co pytają w banku podczas zakładania konta? Najczęstsze pytania to są, jak długo zamierzacie tutaj zostać, czy macie już jakąś pracę i najlepiej byłoby, gdybyście mieli dane oczywiście Waszego potencjalnego pracodawcy. Dane są również potrzebne tego typu jak mieszkanie, czyli musicie mieć już lokum zapewnione i musicie tam po prostu być. Co jeszcze? W wybranym banku wypełniamy odpowiednie formularze i generalnie założenie konta, jak mówiłam, trwa bardzo krótko i można już z niego korzystać natychmiast, bo dostajecie wszystkie dane i tak dalej. Czasami trzeba wpłacić jakieś pieniążki, ale to są zazwyczaj jakieś tam opłaty na to konto, ale to są naprawdę minimalne kwoty, 10-20 funtów, teraz dokładnie nie chcę Was tutaj w tym momencie oszukać, dlatego trzeba być na to przygotowanym, żeby mieć jakieś pieniążki przy sobie. Natomiast karty płatnicze, czy też książeczki czekowe dostajecie dopiero w ciągu kilku dni na Wasz adres domowy. Jeżeli chodzi o koszta prowadzenia konta w banku, to one są bardzo, bardzo różne. Dlatego trzeba wybrać je po prostu w zależności od tego, czy na naszym koncie będzie dużo transakcji, czy też mało. To tyle, jeżeli chodzi o zakładanie konta w Wielkiej Brytanii.
myślę, że przybliżyłam Wam nieco ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania, ponownie zachęcam do zadawania ich pod filmikiem lub też w prywatnych wiadomościach. Telefon w Anglii. To jest bardzo istotne, ponieważ bez telefonu w Anglii to jak bez ręki. Musicie mieć kontakt ze swoimi znajomymi, a także z Waszymi przyszłymi pracodawcami, czy też z osobami, od których będziecie wynajmować pokój czy też mieszkanie. Dlatego natychmiast jak tutaj przyjedziecie, jeżeli macie telefon komórkowy przy sobie i oczywiście nie macie simlocka i możecie włożyć każdą kartę do tego telefonu, warto kupić sobie kartę tak zwaną prepaidową, czyli taką, którą można załadować w każdej chwili. Posiadanie komórki tutaj w tym kraju ułatwia bardzo życie. Musicie pamiętać o tym, żeby jeżeli szukacie jakiejś pracy, wysyłacie swoje ogłoszenia, żeby zawsze podawać numer telefonu komórkowego. Telefon stacjonarny nie jest aż tak ważny jak telefon komórkowy, ponieważ pod telefonem stacjonarnym, czyli tym domowym, nie zawsze jesteście, natomiast komórkę zawsze przy sobie nosicie. Właściwie nosić powinniście. Często bywa tak, że na przykład stoicie pod jakimś sklepem i widzicie ogłoszenie i natychmiast dzwonicie i macie po prostu możliwość spotkania się z tą osobą natychmiast lub w najbliższym czasie. Często bywa tak, że jeżeli nie macie telefonu, spisujecie ten telefon, numer telefonu, wracacie do domu, dopiero korzystacie z jakiegoś telefonu grzecznościowego i dzwonicie i już jest za późno. Dlatego warto, naprawdę warto mieć telefon zawsze przy sobie. Ja to zawsze powtarzam. Telefon to jest moja trzecia ręka. Tak jak mówiłam, tak samo jak w Polsce, zasady są bardzo proste. Można sobie kupić telefon z zestawem, takim starterem prepaidowym, czyli taki pakiet startowy, który można włożyć do naszego telefonu, albo kupić po prostu od razu telefon wraz z kartą. I nie jest to wcale droga impreza, ponieważ takie telefony z startową kartą nie kosztują zbyt dużo. Jeżeli macie w perspektywie dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii, to warto sobie kupić telefon, czy też zaopatrzyć się w kontrakt na dłużej, czy też po prostu w telefon abonamentowy. Jednak na zakupienie takiego telefonu na abonament będzie nam potrzebny wyciąg z konta, zazwyczaj z ostatnich 3 miesięcy i kilka referencji, które są po prostu bardzo istotne w tym momencie dla osób, które sprzedają Wam ten telefon. Jaki jest koszt zakupu tego telefonu, czy też zestawu startowego, może źle się tutaj wyraziłam, zestawu startowego, bo przypuśćmy, że mamy telefon i chcemy zakupić zestaw startowy. Taka karta kosztuje, zależy w jakiej sieci również, 5 funtów, 10 funtów, zależy ile nam po prostu potrzeba minut, prawda? Można to po prostu od razu aktywować i zarejestrować u operatora. W tym momencie możemy już dzwonić. Najpopularniejsi operatorzy w Anglii to O2, Vodafone, T-Mobile. Teraz również jest operator Tesco, który jest powiązany z O2. Nie wiem, czy coś przeoczyłam. Jeżeli tak, to przepraszam. Chyba Virgin jeszcze. Myślę, że jest tych operatorów troszkę i naprawdę do wyboru, do koloru, tak jak z wyborem banku, tak samo możecie zastanowić się spokojnie z wyborem telefonu, ale kupując kartę tak naprawdę za 5-10 funtów wiele nie tracicie. Jeżeli chcecie też korzystać z tego telefonu dzwoniąc do Polski, to trzeba również dokładnie zorientować się, który z operatorów ma możliwości dzwonienia tańszego do Polski. Natomiast są też karty, takie zdrapki, dzięki którym możecie oczywiście dzwonić do Polski, wybierając specjalny numer dostępowy i potem wykręcając numer do Polski. I te karty nie są też drogie. Myślę, że około 5 funtów można spokojnie w taką kartę się zaopatrzyć. Jeżeli początkowo nie stać Was na taką kartę, czy też na własny telefon,
to można skorzystać z tak zwanego talk center, czyli miejsca, w którym można po prostu połączyć się z Polską, na przykład. Takie miejsca są umieszczone w wielu sklepach, w kawiarenkach internetowych, także myślę, że bez problemów możecie trafić do takiego miejsca i zadzwonić do znajomych czy do rodziny w Polsce, czy też w innym kraju. Najtańszym jednak rozwiązaniem na to, żeby łączyć się ze swoimi najbliższymi, to jest chyba internet. Internet i w tym momencie, jeżeli macie dostęp do internetu, macie dostęp do różnego rodzaju czatów, różnego rodzaju możliwości, by porozmawiać i również widzieć się ze swoimi najbliższymi, takimi jak Skype na przykład. Skype myślę, że chyba jest najtańszą opcją, żeby móc porozumieć się ze znajomymi czy też rodziną w innych krajach. I jest najtańszy, ale oczywiście mówię, to trzeba mieć dostęp do internetu. Jednak internet praktycznie w Anglii jest naprawdę na każdym kroku, no prawie. Może trochę przesadzam, ale w kawiarenkach internetowych można spokojnie pójść. Teraz można nawet godzinę wykupić sobie na internecie za funta, a nawet czasami za 50 pensów, czyli połowa funta, więc to nie jest naprawdę strasznie dużo pieniążków, żeby godzinę porozmawiać sobie z najbliższymi przez internet. To tyle, jeżeli chodzi o telefon, moi drodzy. I chyba na tyle mojego gadania, jeżeli chodzi o pierwszą część od Z do A życie WK. Mówiłam dziś o mieszkaniu, mówiłam dziś o koncie bankowym, a także o telefonie. Wierzę, że jakieś z tych informacji Wam się przydadzą. Mam taką skromną nadzieję. Powtarzam raz jeszcze i zachęcam. Piszcie, pytajcie. Postaram się odpowiadać na wszystkie pytania i zbierać informacje. Jeżeli ja nie będę miała jakiejś wiedzy na jakiś temat, to na 100% dowiem się, czego tylko się da, żeby Was, że tak powiem, zaspokoić, żeby spełnić Wasze wymagania. Moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo gorąco. Zachęcam do oglądania innych filmików, innych dziewczyn, które również kręcą tego typu właśnie filmiki na YouTubie na temat życia w Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco i zapraszam do kolejnej części już niedługo. Pa, pa!